Oto treść zadania, jakim się zajmiemy w tym nagraniu. Alkohol metylowy, którego nazwa potoczna to metanol, może zostać otrzymany w wyniku reakcji tlenku węgla 2 i wodoru. Do reakcji użyto 356 g tlenku węgla 2 i 65 g wodoru. Który z reagentów został użyty w nadmiarze? Jaki to nadmiar? Wynik podaj w gramach. Ile gram metanolu powstanie w wyniku tej reakcji? Zacznijmy od wypisania danych. Masa początkowa tlenku węgla 2, czyli ta masa, którą wzięliśmy do reakcji, wynosi 365 g. Natomiast masa początkowa wodoru to 65 g. Teraz przejdźmy do szukanych. Szukamy masy reagenta, który został użyty w nadmiarze, więc możemy szukać albo masy końcowej tlenku węgla 2, albo masy końcowej wodoru. Dodatkowo szukamy również masy powstałego produktu, czyli alkoholu metylowego. Teraz, mam nadzieję, że już pamiętasz, powinniśmy zapisać równanie reakcji chemicznej. Wodór reaguje z tlenkiem 2, potocznie nazywanym czadem, silnie toksycznym związkiem. Toksyczność czadu wynika z tego, iż szybciej wnika on do hemoglobiny niż tlen. Jeśli w danym powietrzu znajduje się czad, to wnika on do erytrocytów, czerwonych krwinek znajdujących się w naszej krwi, i łączy się z hemoglobiną, także nie może ona już transportować tlenu. A osoba, która została narażona na dłuższy kontakt z czadem, zaczyna się dusić. Dobra, koniec tych czarnych wizji. W wyniku naszej reakcji powstaje metanol. Związek organiczny o wzorze sumarycznym CH3OH. Teraz przyszedł czas na uzgodnienie współczynników stechiometrycznych w równaniu reakcji chemicznej. Zacznijmy od uzgodnienia ilości atomów węgla. Tu mamy jeden atom węgla i tutaj również jeden. Albo jak postrzegamy to równanie w kategoriach molowych, to tu mamy mol i tu mamy mol węgla. Teraz tlen. Po stronie substratów mamy 1 mol atomów tlenu, a po stronie produktów również 1 mol atomów tlenu. I ostatni element, wodór. Po lewej stronie, po stronie substratów, mamy 2 mole wodoru, a po prawej, po stronie produktów, 3 plus 1, 4 mole atomów wodoru. W takim razie postawmy 2 przed cząsteczką wodoru i w tym momencie wszystkie współczynniki stechiometryczne się zgadzają. Teraz zastanówmy się, który z substratów został użyty w nadmiarze, a który jest czynnikiem limitującym zajście reakcji. Stosunek stechiometryczny w naszym równaniu reakcji to 2 do 1 i to 1. Więc potrzeba nam więcej moli wodoru niż moli tlenku węgla 2. W takim razie obliczmy sobie, z iloma molami substratów mamy do czynienia w tym zadaniu. Powiedziano nam, że dysponujemy 356 g czadu. Korzystając ze wzoru N, czyli ilość moli, równa się masa przez masa molowa, wylicz, ile moli tlenku węgla 2 znajduje się w takiej masie tlenku węgla 2. Masa molowa czadu to suma mas molowych węgla i tlenu. Może już pamiętasz, jakie masy molowe ma węgiel i tlen? Jeśli nie, to sięgamy po układ okresowy pierwiastków. Spójrz, masa atomowa tlenu to 16 unitów, więc masa molowa atomów tlenu wyniesie 16 g na mol. Natomiast masa molowa węgla to 12 g na mol. Masa molowa tlenku węgla 2 jest sumą mas molowych, czyli 12 plus 16 daje nam 28 g na mol. Wiemy, że do reakcji użyto 356 g czadu, więc ilość moli wyniesie 356 g dzielone przez 28 g na mol. Mol przeniesiemy sobie tutaj do góry, gramy się skrócą i otrzymujemy wynik. 356 podzielić na 28, co daje nam w przybliżeniu 12,7 mola tlenku węgla 2. Wiesz, postaraj się wykonać te same obliczenia dla wodoru. Zatrzymaj nagranie, zastanów się, wylicz, a później sprawdź razem ze mną. Masa molowa cząsteczki wodoru to 2 razy 1 gram na mol. Jeśli nie pamiętasz, to zawsze patrz do układu okresowego pierwiastków. Już chyba mówiłam, że jest to najlepsza ściąga dla chemika. Co więcej, jest to jedyna legalna ściąga, jaką znam.
Z treści zadania wiemy, że mamy do dyspozycji 65 g wodoru cząsteczkowego. Więc ilość moli wodoru możemy obliczyć dzieląc 65 g na 2 g przez mol. Czyli wychodzi, że do mieszaniny reakcyjnej dodano 32,5 mola cząsteczek wodoru. Podsumujmy. Stosunek stechiometryczny, ten, który wynika z równania reakcji, mówi nam, że na każde 2 mole cząsteczek wodoru przypada 1 mol cząsteczek czadu. Zatem skoro w mieszaninie zadania znajduje się 12,7 mola czadu, to aby on przereagował w całości, potrzebne jest 2 razy tyle moli cząsteczek wodoru, czyli 25,4 moli cząsteczek wodoru. A tutaj wyliczyliśmy, że w mieszaninie znajduje się 32,5 mola cząsteczek wodoru, czyli wodoru jest więcej niż potrzebujemy do zajścia reakcji, do całkowitego przereagowania posiadanej ilości tlenku węgla 2. Wiemy już, że czynnikiem użytym w niedomiarze, czynnikiem limitującym jest czad. Natomiast elementem użytym w nadmiarze są cząsteczki wodoru. Skoro do reakcji potrzebujemy 25,4 mole wodoru, a w naczyniu reakcyjnym znajduje się 32,5 mola cząsteczek wodoru, to po zajściu reakcji w naczyniu pozostanie jeszcze 7,1 mola cząsteczek wodoru. Oczywiście substraty tej reakcji są gazami. Zatem aby tak naprawdę coś zostało, musimy pamiętać o szczelnym zamknięciu naszego naczynia reakcyjnego. Skoro w mieszaninie poreakcyjnej mamy 7,1 mola cząsteczek wodoru, a 1 mol cząsteczek wodoru ma masę 2 gram, to szybciutko wyliczmy, ile gram wodoru pozostało po reakcji. 1 mol wodoru to 2 gramy wodoru, a 7,1 mola wodoru to jakieś x gram. X równa się 7,1 mol wodoru razy 2 gramy wodoru dzielone przez 1 mol wodoru. Mole wodoru ulegną skróceniu i otrzymujemy 14,2 g wodoru. Znamy już odpowiedź na jedno z pytań postawionych w treści zadania. Na pytanie, którego substratu użyto w nadmiarze, odpowiadamy: w nadmiarze został użyty wodór. Nadmiar ten wynosił 14,2 g cząsteczek wodoru. Teraz znajdźmy odpowiedź na kolejne pytanie. Ile gram metanolu powstanie w wyniku tej reakcji? Metanol, systematycznie powiedzielibyśmy alkohol metylowy, znany jest także pod nazwą zwyczajową spirytus drzewny. Używamy takiej nazwy, ponieważ do 1923 roku metanol otrzymywano wyłącznie przez destylację drewna. Metanol jest to najprostszy związek z grupy alkoholi. Alkohole są to związki organiczne, pochodne węglowodorów, w których co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową, hydroksylową, grupą OH. Metanol jest trujący dla człowieka. Wykorzystywany jest on w przemyśle jako rozpuszczalnik. Można też być użyty w silnikach spalinowych jako paliwo. Silniki te używa się na przykład przy produkcji samolotów, motocykli żużlowych czy też monster trucków. Koniec tego zagadywania. Wróćmy do treści naszego zadania i do reakcji otrzymywania metanolu. Metanol otrzymywany jest w reakcji 1 mola czadu z 2 molami wodoru. Reakcja ta może zajść tylko w obecności odpowiedniego katalizatora, na przykład tlenku cynku albo tlenku chromu 3 lub też tlenku manganu 4. Czym są katalizatory reakcji chemicznej, jeszcze Ci opowiem. Dodatkowo potrzebne jest także ciśnienie wynoszące 25 MPa i temperatura około 300 stopni Celsjusza. Wiemy już, że czynnikiem limitującym, takim, który będzie wpływał na ilość powstałego produktu, jest tlenek węgla 2. Ze stechiometrii reakcji wynika, że z każdego mola cząsteczek czadu powstaje 1 mol cząsteczek metanolu. Skoro do reakcji wzięliśmy 12,7 moli tlenku węgla 2, to tyleż samo moli alkoholu metylowego otrzymamy. Aby obliczyć, w ilu gramach alkoholu mieści się 12,7 moli tego alkoholu, przekształćmy sobie wzór. N równa się M przez masa molowa. Masa molowa metanolu równa jest sumie mas molowych węgla, 4 wodorów i 1 tlenu. Zatem masa molowa wynosi 12 plus 4 razy 1 plus 16.
co w sumie daje nam 32 gramy na mol. Masa związku, który powstał w wyniku reakcji, wynosi 32 gramy na mol mnożone razy 12,7 mole. Mole możemy skrócić, a żeby być pewnym wyniku, skorzystajmy z kalkulatora i pomnóżmy sobie 32 razy 12,7, co w sumie daje nam 406,4 grama. W wyniku reakcji 65 g wodoru i 356 g tlenku węgla 2 powstanie 406,4 grama metanolu. I to jest odpowiedź na drugą część zadania. Dla podsumowania wyników zadania stwórzmy sobie tabelę. Do reakcji wzięliśmy 12,7 moli tlenku węgla 2 i 32,5 moli wodoru cząsteczkowego. Przed reakcją nie mieliśmy żadnych moli cząsteczek metanolu. Obliczyliśmy, że w trakcie reakcji przereagowało 25,4 mole wodoru i cały użyty czad, czyli 12,7 moli czadu. Aby mógł przereagować cały użyty czad, trzeba użyć tyle moli wodoru, ile wynika ze stosunku molowego, który wynosi 1 do 2. Stosunek stechiometryczny w równaniu podpowiada nam również, ile moli produktów powstanie w trakcie reakcji. Alkoholu metylowego powstanie tyle moli, ile moli tlenku węgla 2 wzięło udział w reakcji, ponieważ ich stosunek stechiometryczny wynosi 1 do 1. Będzie to 12,7 moli metanolu. Do zajścia reakcji wzięliśmy 12,7 moli czadu i tyle moli wykorzystaliśmy, więc w mieszaninie poreakcyjnej nie będzie w ogóle tego substratu. Dodatkowo dysponowaliśmy 32,5 mola cząsteczek wodoru, ale zużyliśmy tylko 25,5 mola tych cząsteczek, przez co wiemy, że użyliśmy tego odczynnika w nadmiarze. Nadmiar ten wynosi 7,1 mola. Cały ten nadmiar pozostanie w mieszaninie poreakcyjnej. Po reakcji w naczyniu będzie się znajdował również cały otrzymany alkohol metylowy, czyli będziemy mieć 12,7 mola metanolu.